No była ich modyfikacja, a przed modyfikacją był taki problem, że gorące spaliny się wydostawały i mogły uszkodzić ten zbiornik, mogły go trochę przetopić. Jak to się w ogóle zaczęło? Klient się z nami skontaktował, że napęd mu przerywa pod obciążeniem, przedni napęd. Ono, krótko mówiąc, jak to mówią nasze majstry, się zespawało. Te wszystkie tarczki są ze sobą, jak widzicie, sklejone, obudowa wytarta. No tak też się, kurczę, zdarza. Cześć, witajcie w serwisie Korbanek. Mamy na tapecie Maseja 7620 dzisiaj, na Dyna 6. A tu jest znany silnik Akko Sisu Power. 6,6 litra, 200 koni mechanicznych. Także, panie, to idzie. Skrzynia Dyna 6. W ostatnim filmiku wam wspominałem o jakichś tam mankamentach takich elektronicznych, które tutaj mogą wystąpić. Tutaj jest fajnie, bo akurat mamy dostęp do tych czujniczków, fajny. Tutaj jest wszystko na wierzchu i tak, tu są te czujniki biegów, o których mówiłem, o których wspominałem, a tu są elektrozawory od biegów, od zakresów. No, tak jak wspominałem w poprzednim filmiku, tam to, no, z czasami, jeżeli coś ma się popsuć z czasem, no to będzie właśnie to. Jeżeli dbamy, serwisujemy, wykonujemy przeglądy zgodnie z harmonogramem, i tak jak tutaj ten klient właśnie robi, na oryginalnych częściach stosuje oryginalne filtry. Ciągnik ma 2800 godzin, jest w naprawdę fajnym stanie. Wyposażenie tego ciągnika jest też takie już ciekawe, bo ma amortyzowaną kabinę. Także tutaj to poprawia komfort pracy na pewno operatora. Wspominałem też, jak ważne jest zamknięcie tutaj dostępu do tych szybkozłączy wszelkiego rodzaju zatyczkami w momencie, kiedy z nich nie korzystamy, po to, żeby one nie ulegały zabrudzeniu, nie niszczyły się od tego. Tutaj są zamontowane ociekacze, to jest jeszcze fajniejsza sprawa. Nie dość, że jest tutaj zamknięte, zabezpieczone, to cały nadmiar oleju, jaki tutaj podczas podłączania, rozłączania się pojawi, wszystko fajnie spływa do zbiorniczka, można wtedy uzupełnić. Po zapełnieniu tego zbiornika uzupełnić sobie w układzie hydraulicznym. Do naprawy, o której za chwilę powiem, niezbędny był demontaż zbiornika paliwa. Tu też taki szybki przerywnik. W momencie, kiedy tutaj przychodzi tam osłona i tak dalej na te akumulatory. Uważajcie, jeżeli jesteście użytkownikiem bądź będziecie takiego ciągnika, uważajcie tutaj z myciem tego wszystkiego, gdyż zarówno wszelkiego rodzaju woda, jak i później brud, kurz tutaj może się dostać, pomimo że to jest zabezpieczone w ten sposób, taką obudową. I tak do środka potrafi się dostać brud, kurz, wilgoć, a nikt by nie chciał wymieniać takiej tutaj płytki bezpieczników tej tak zwanego układu tutaj całego, bo to zawsze jakiś pieniądz jest. A wystarczy tutaj uważać przy myciu, nie kierować specjalnie strumienia wody, szczególnie jeszcze z Kerschera na to, żeby takich tam, powiedzmy, napraw uniknąć, usterek uniknąć. Ten zbiornik, jakby tu był zamontowany, bym wam pokazał bliżej, jak blisko on jest komina. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę na taką sprawę. Opaski uszczelniające, tutaj zaciskowe, te od tych rur tutaj wydechowych. No była ich modyfikacja. Przed modyfikacją był taki problem, że gorące spaliny się wydostawały i mogły uszkodzić ten zbiornik. Mogły go trochę przetopić, także jeżeli będziecie właśnie czy kupować taki ciągnik, czy już użytkujecie, to zwróćcie na to uwagę, żebyście mieli opaski po modyfikacji. Jak już o modyfikacjach mowa, no to uszczelki głowicy też miały swoje złe 5 minut, nazwijmy to, także w tym momencie też jest modyfikacja do nich. Pojawiały się wycieki oleju spod głowic, a producent zastosował nowy rodzaj, także już nie ma z tym problemów. Tu wam pokażę jeszcze, bo mamy fajnie też zdjęty z tej strony schody, zbiornik, koło, mamy dostęp do wszystkiego. Przy serii 6400 omawiałem jakieś tam bolączki małe z kwestii amortyzacji kabiny. No tutaj też była modyfikacja, bo w momencie, kiedy tutaj pojawiały się stuki, piski, to luzowały się te śruby, dwie, które tutaj widzicie, w tej chwili wam pokazuję. Trzeba je po prostu albo wkręcić na klej,
Najlepiej jeszcze zastosować modyfikację, bo producent też tutaj, konstruktor, zastosował tę płytkę z takimi, jak widzicie, wycięciami. Więc jak u siebie macie łatwy dostęp do śrubunków tak zwanych i macie tutaj wycięty wspornik, to znaczy, że macie już tu układ zawieszenia po modyfikacji, a jeśli nie, no to zgłoście się do naszego działu części, sklep.korbanek.pl. Chłopaki wam dobiorą tutaj na pewno modyfikacje, czy przyjedzie nasz serwis, zadzwońcie do nas, przyjedziemy, wam to wymienimy. Nic nie będzie stukać, pukać, będzie śmigać. No, tutaj tak kręcę tutaj przy tym zawieszeniu, a klient ma w środku nóż, niebezpieczny typ, z nim tu nie ma żartów normalnie. A patrzcie, tutaj ten zdemontowany zbiornik, o którym wcześniej wspominałem, a koło niego sobie stoi taki fajny ciągnik Arbos 3075. Jeżeli poszukujecie takiego ciągnika albo znacie kogoś, kto poszukuje, zachęcam do kontaktu z naszym działem sprzedaży. Bardzo prosty, fajny silnik, 4 cylindry, żadnych DPF-ów, żadnych AdBlue. Jak chcemy coś szybko wymienić, naprawić czy serwisować, codzienne przeglądy, to proszę bardzo, tu dostęp do obsługi sprężarki, klimatyzacji, filtry na wierzchu, chłodnica z łatwym dostępem do przedmuchania, filtr powietrza, proszę bardzo. W tym momencie tutaj jeszcze widzicie wyłącznik prądu, tak zwany hebel, jak tam niektórzy mówią, ej no weź tam tym heblem wyłącz prąd, no to właśnie to tu się robi takie rzeczy. No co tu jeszcze? Trzypunktowy układ zawieszenia, 2850 kg udźwigu, układ hydrauliczny, tradycyjnie. No tu więcej szczegółów na pewno z czasem się pojawi, obserwujcie nasz kanał. Jest to nowość w naszej ofercie, także zachęcam do kontaktu z naszym działem sprzedaży. Wracamy tutaj do Massey Ferguson 7620. Jak to się w ogóle zaczęło? Klient się z nami skontaktował, że napęd mu przerywa pod obciążeniem, przedni napęd. No to wiadomo, no wstępna jakaś tam weryfikacja była, no ale decyzja padła jednak, że tutaj na bazie naszych doświadczeń po rozmowie z klientem, że trzeba ciągnik przetransportować do Tarnowa Podgórnego, do serwisu. No z tym też nie ma problemu i też nie myślcie, że to są jakieś drogie rzeczy wszystko, bo czasami lepiej w ten sposób zrobić. Mamy ciągnik na miejscu, mamy na miejscu sprzęt, w razie czego jak jest jeden serwisant, który prowadzi naprawę, a jest potrzebnych dwóch, żeby jakiś element zdemontować, no to wtedy on zawoła kolegę, przyjdzie, pomoże i tak dalej. A ceny transportu też nie są wcale, nie jest tak, że to musi być kwestia droga, bo to ludzie zawsze, jak rozmawiam z nimi przez telefon, mówią, że panie, to drogo. No tak, ale my możemy to zabrać przy okazji. Jeździmy transporty nasze po całej Polsce jeżdżą, także nie ma problemu, absolutnie, wierzcie mi na słowo. Wracamy na przykład z dostawy z maszyną do klienta, przejeżdżamy koło waszego gospodarstwa, pakujemy wasz ciągnik na lawetę. Tego samego wieczora jest u nas, rano jeden z drugim tutaj majstry biorą się za robotę, dzwonimy do was z wyceną, co jest do zrobienia, wy mówicie, na to się zgadzamy, na to nie, na tym jeszcze trochę pociągnie, to następnym razem. No i tak właśnie wtedy, że tak powiem, działamy. Tutaj wymieniliśmy cały kosz, cały napęd, całe sprzęgło przedniego napędu. Ono, krótko mówiąc, jak to mówią nasze majstry, się zespawało. Te wszystkie tarczki są ze sobą, jak widzicie, sklejone. Obudowa wytarta. No tak też się, kurczę, zdarza. Na szczęście tutaj producent, no to gdzieś tam tych parę usterek było tego typu, tu też zastosował zamiennik, w sensie zamiennik oryginalny do tej części, czyli modyfikację zastosował. Jest to teraz sprzęgło wzmocnione nowego typu, także tutaj już raczej na 99%, bo 100% to nikomu się nigdy na nic chyba nie da gwarancji. 99% jest tutaj już zapewniona bezawaryjna praca. Jeśli chodzi o oryginalne części, tak jak wspomniałem, cały czas mamy do nich dostęp, na bieżąco, nie ma żadnych problemów z dostawami. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony www.sklepkorbanek.pl lub kontaktu z waszym przedstawicielem do spraw części. Tu jeszcze taka ciekawostka, właściwie porada. Za każdym razem i poprzedni film, i ten, jeśli dopuszczą mnie jeszcze do filmowania, to będę w kolejnych również na to kładł nacisk. Zawsze ciągnik oddawajcie w ręce fachowca.
nasz niezależny serwis, mamy wieloletnie doświadczenie, może wam pomóc, pomóc zapobiec wielkim na przykład kosztom napraw. Przykładowa rzecz, taka prosta na przykład jak, i błaha na pierwszy rzut oka, jak jakieś tam luzy na przednim zawieszeniu. No ktoś pomyśli, no luzy, no luzami, no co tu się może wielce wydarzyć, no. No może, bo przez wał główny, naprężenia i wszelkiego rodzaju wibracje przenoszone przez ten krzyżak dalej do korpusu przekładni mogą uszkodzić ten korpus. W jaki sposób? Ano w taki sposób, że im większe te luzy będą, a z czasem będą coraz większe, im większe będą te naprężenia, a z czasem będą coraz większe, urwią się wam śruby zabezpieczające, wszystko wjedzie do środka i po zawodach. Obudowa korpusu do wymiany, czy do kosztownej naprawy, a korpus skrzyni, znaczy się, a nikt tego by tak naprawdę przecież nie chciał. No tak w dwóch słowach jeszcze, no tam, a teraz się tak oparłem o ciągnik i tak mi się przypomniało, że jak czasami tutaj aż zachęca ten wspornik do tego, żeby się za niego złapać, jak się wchodzi do kabiny, uważajcie, uważajcie, bo to lubi się urwać w tym miejscu. Jak się będziecie na tym wieszać, wskakując do kabiny, no to z czasem wam się tutaj urwie. Także wchodźcie zgodnie z zasadami BHP, i nie wieszajcie się na tych tutaj zachęcających do tego fajnych poręczach ze światłami roboczymi. No dobra, no myślę, że na tyle na dzisiaj. Będziecie mieli jakieś pytania, uwagi, zapraszam do komentowania, do lajkowania, do subskrypcji kanału, łapki w górę i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć.